Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl, gorące pytania, gorące tematy i goście, publicyści Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska i Marek Król, którzy razem z nami będą na te pytania odpowiadali i komentowali to, co się dzieje. A dzieje się dużo, proszę Państwa, i dzieje się to w mediach publicznych. Relacjonujemy to od momentu, kiedy dokonano zamachu na media publiczne, kiedy wyłączono sygnał TVP Info, kiedy zlikwidowano Wiadomości i wszystkie inne programy informacyjne polskiej telewizji, polskiego radia. Jesteśmy jednym z niewielu mediów, jako Telewizja Polska.pl, która stara się Państwu przekazywać te informacje, bo te kanały, które kiedyś informowały Polaków o tym, co się dzieje w Polsce i nie tylko, zostały zlikwidowane, zostały zablokowane. A będziemy rozmawiali o takim, powiedziałabym, nieformalnym działaniu, które towarzyszyło tej całej akcji. Proszę Państwa, sytuacja jest poważna. Sytuacja jest dla wielu osób tragiczna. Nie wiedzą, czy pracują, nie wiedzą, czy dostaną pieniądze za pracę, którą wykonały w grudniu pracownicy telewizji publicznej, radia publicznego. Nie wiedzą właściwie, jaka jest ich sytuacja. Na liście do zwolnień znalazły się samotne matki, osoby, które mają małe dzieci. No więc nie ma się tutaj z czego śmiać, ale internauci, oglądając to wszystko, co się dzieje i komentując te poczynania władzy, no z dużym cynizmem piszą, że ona jest bardziej nieudolna niż gang Olsena. I rzeczywiście, no wychodzi, odnosi się takie wrażenie, że jednak jak się jest 8 lat w opozycji, a potem się 2 miesiące czeka na utworzenie rządu, to jednak to wszystko powinno być lepiej przygotowane i przemyślane. A jeszcze przy okazji Marcin Dobski, dziennikarz Salonu 24, opublikował no dość wstrząsającą informację na temat grupy, która się utworzyła, grupy, która nosi nazwę Wejście na WhatsAppie, to taki komunikator szyfrowany, w której są między innymi władze Polskiego Radia, prezes PAP-u, nowy prezes PAP-u, firma adwokacka i tak dalej, i tak dalej. Marcin Dobski pisze, że zajrzyjmy za kulisy przejmowania mediów publicznych przez nowy rząd. Wszedłem w posiadanie dowodu, z którego wynika, że funkcjonuje specjalna tajna grupa, w której są omawiane ryzyka i kolejne działania dotyczące zmian w mediach publicznych. I nawet w trakcie tego wymiany informacji, bo sfotografowano właśnie telefon chyba prezesa Błońskiego, który się z tą grupą komunikował, i tam nawet takie zdanie zostało przez pana redaktora wyciągnięte z tego wszystkiego, że no wiem, że pachnie stanem wojennym, ale lepszy krzyk 50 niż dowód na bezsilność władzy. No i co z tego wynika, drodzy Państwo, że jednak jakaś grupa od jakiegoś czasu zastanawiała się, co z tym wszystkim zrobić. Nawet portal w polityce.pl opublikował taką instrukcję, jak się zachowywać i jak odpowiadać na różnego rodzaju pytania związane z tym. Ona nie jest podpisana, nie jest do nikogo adresowana, no ale tutaj mamy jasną sytuację. Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska. Na początku ja zaprotestuję, żeby pana Błońskiego, czy też innych nazywać prezesami, czy kierownikami, czy dyrektorami, bo nie są, w świetle prawa nie są. W świetle bezprawia są, ale w świetle prawa nie są, więc to tak na początek. I tutaj faktycznie jakby Marcin Dobski też zapowiadał, że będą ujawnione kolejne informacje z tej grupy, bo tam się mają pojawić jeszcze, przepraszam, kolejne osoby, o których dzisiaj jeszcze nie wiemy. No ale widać wyraźnie, że no przecież ci ludzie nie skrzyknęli się od tak sobie, bo się spotkali, prawda, gdzieś na ulicy czy przy herbatce. Ktoś musiał to wszystko przygotować i jakby no idzie to zgodnie z zapowiedzią tak naprawdę Donalda Tuska, więc ci ludzie, którzy teraz mówią, że oni będą budować apolityczne media, działają stricte na polityczne polecenie Platformy Obywatelskiej, Tuska i Sienkiewicza i nie ma co tego mówić inaczej, to musi wybrzmieć, bo jeżeli głównym zarzutem wobec mediów, które, nad którymi jakby czuwało, powiedzmy tak politycznie, Prawo i Sprawiedliwość, to w tej chwili mamy Wejście z kopa Platformy Obywatelskiej za pomocą swoich ludzi. I nie ma co tutaj mówić, że to będzie coś apolitycznego, bo już na samym początku nie jest. Przecież ci ludzie jak Paweł Płuska, jak pan Czyż, jak tam właśnie pan Błoński i tak dalej, to są ludzie, którzy dostali konkretne instrukcje od osób, które wiedziały, czy planowały zrobić to, co zrobiły.
No ja nie wyobrażam sobie, że oni sobie, prawda, siedli tak bez niczyich ustaleń i sobie ustalili, że przejmują media. No co to ma być? To znaczy, że co, że jak ja się dogadam z jakimiś kolegami czy koleżankami, to też sobie możemy wjechać do dowolnej redakcji albo do dowolnej siedziby? To jest jakieś nieporozumienie, więc my tutaj mówmy tym językiem, który faktycznie jakby, czy mówmy o faktach, które mają miejsce, a te fakty są takie, że znalazła się grupa sprzedajnych dziennikarzy, którzy realizują polityczne zamówienie Tuska i Sienkiewicza. Marek Król. No tak, to jest rzeczywiście, pani redaktor, porównanie, że to jest grupa rekonstrukcyjna słynnego filmu duńskiego. To naprawdę tamci, co są profesjonaliści, mówię o gangu Olsena. To na pewno było przygotowane wcześniej, niemniej jednak no, popaprańcy, do których moim zdaniem należy Sienkiewicz, wykreowany tak, jak ludzie służb potrafią sami siebie wykreować, jak przychodzi co do czego, to potrafią spartolić wszystko. Przypomnę słynne podpalenie budki, co to się Wojtunik naśmiewał Sienkiewicza i z jego nieudolności kierowniczych, który nawet te podpalenie budki nie potrafi pod ambasadą rosyjską zorganizować. Jakiegoś biedaka potem oskarżyli, wyciągali po sądach po to, żeby... A prezydent Komorowski przepraszał władze rosyjskie za to, że tą budkę podpalono, chociaż ona nie była na terenie ambasady rosyjskiej. Także kto mianował Sienkiewicza na funkcję właśnie Gruppenführera, który ma przejąć telewizję, a był nim Donald Tusk, to świadczy o jego również umiejętnościach i talentach, bo tacy ludzie się nie sprawdzają w żadnych okolicznościach. Notabene też trzeba usprawiedliwić, że nie mają instrumentów, bo takie siłowe przyjmowanie do niczego nie prowadzi. Ja czekam na rejestr sądowy, na tego, który wpisze te pseudowładze. Zgadzam się z panią redaktor Agnieszką, że to nie są żadni prezesi, to nie są żadni zarządcy, tylko to są jacyś manipulanci. Kto wpisze do rejestru? Bo w momencie, jak zostaną wpisane te nowe władze do rejestru, pytanie tylko na jakiej podstawie prawnej. Oczywiście to wpisanie może być zaskarżone w sądzie, no to wtedy w sensie formalno-prawnym można uznać tych pseudo-prezesów jako prezesów, ale od strony formalnej. Także popaprańcy nie potrafią tego przeprowadzić, nie mają sił. No już na litość boską, szanowna pani redaktor, jak wyciągają gdzieś tam z naftaliny Marka Czyża, a apelowałem, żeby to był Marek Barański, który ciągle żyje, nieźle się czuje i w stanie wojennym działał, no to ten Marek Czyż to jest chodzące nieszczęście, nadęty bufon, który nagle zamiast zupy wodę nam wprowadził, a próbował robić wodę z mózgu. Wczoraj się poświęciłem, obejrzałem te wiadomości. No to jest głęboki PRL. Ja w PRL-u wiedzieliśmy, że kiedy jest natłok informacji zagranicznych o tym, co się dzieje za granicą, to znaczy, że coś się dzieje w Polsce, o czym się nie informuje. I wtedy się różne mniejsze, bardziej ważne sytuacje w zagranicznej polityce eksponuje, szczególnie pokazując, jakie tam są problemy mają Amerykanie z czarnymi czy inni ludzie i tak dalej, i tak dalej. To na razie moim zdaniem nawet nie zadawajmy pytania, jak będzie dalej, bo moim zdaniem ani Tusko idzie, ani ta cała ekipa przyjmująca nie ma pojęcia, co dalej wszystkim zrobić. Moim zdaniem ta opieszałość, opóźnienia spowodowane są tym, że czekałem na instrukcje, a konkretnie Donald Tusk na instrukcje z Berlina, a Berlin trochę się nie może w tym wszystkim połapać i nie wie, co zrobić. No właśnie, bo mówiąc o tym takim braku, powiedziałabym, profesjonalizmu w przygotowaniu tego puczu, tego zamachu, no trzeba wziąć pod uwagę też, że jeżeli to coś się przygotowuje profesjonalnie i wchodzi się na antenę z nowym programem, to ten program powinien być lepszy od tego, którym jest zastępowany. Tymczasem ja obejrzałam pierwsze wydanie tych pseudowiadomości, a potem już po prostu z obawy o swoje zdrowie psychiczne jednak, pomimo iż z obowiązku powinnam to oglądać, zaprzestałam tego, ale widziałam fragment pokazany dzisiaj przez Michała Rachonia z wiadomości świątecznych, gdzie okazało się, że zdaniem redaktorów tego i nie wiem, 19.30, jak to nazywać, symbolem świąt nie jest już święty Mikołaj ani Jezus, tylko jest Maria Carey. I puszczono fragment tej jednej z najsłynniejszych piosenek świątecznych, ale która nie ma nic z kolędami wspólnego. Agnieszka Siewrenik-Maciorowska.
To jest właśnie paradoks, bo akurat pod budynkiem telewizji było widać nastrój świąteczny mimo trudnej sytuacji w tej chwili, ale tam właśnie ludzie przychodzili, śpiewali polskie kolędy, również pod siedzibą Polskiej Agencji Prasowej. To, co widzimy, to tak naprawdę jest bandyterka i ja cały czas jakby będę już mówić i apeluję również do państwa tutaj dziennikarzy, ale też do wszystkich widzów, którzy nas oglądają, żeby nie mówić o ataku na polskie media, tylko to jest atak na państwo polskie, to jest zamach na suwerenność państwa polskiego, ponieważ media publiczne, zarówno telewizja, radio, jak i Polska Agencja Prasowa są elementem państwa polskiego. Dodam, że przecież w okresie świątecznym naprawdę tysiące ludzi chorych, samotnych, dla których telewizja była jedynym oknem na świat, nie otrzymali informacji o tym, gdzie mogą odebrać paczki żywnościowe, gdzie mogą zgłosić się po pomoc medyczną, a to jest obowiązek publicznego nadawcy, żeby ich informować. Ci ludzie zostali też odcięci od nabożeństw, które były transmitowane zawsze, więc no, to jest czysta bandyterka i naprawdę dla takiego starszego człowieka, tutaj rozmawiałam z takimi ludźmi, oni są załamani, po prostu płaczą, że jest jakaś wojna. I nikt im tego nie tłumaczy, co się dzieje. To jest po prostu dramatem. Więc my mówimy o zamachu, czy mówmy o zamachu na państwo polskie. Tym bardziej, że pojawiły się już zapowiedzi, że silni panowie, czy w podobny sposób zostanie rozwiązana sprawa w Trybunale Konstytucyjnym, w Krajowej Radzie Sądownictwa, w naszym Banku Krajowym Centralnym. Więc no, jeżeli tak ma wyglądać no, państwo prawa, no nie, to jest demontaż państwa polskiego i ten demontaż zaczął się od mediów publicznych właśnie po to, żeby się ludzie nie dowiedzieli, a nie dowiedzieli się między innymi również tego, że został odwołany nielegalnie szef CBA, więc no, bo nie można go było odwołać, ale został odwołany, więc co teraz, pójdą silni panowie do banku naszego krajowego, centralnego naszego banku i co, wyniosą złoto, które tam jest i kto ich będzie ścigał, tak? Przecież to są jakieś w ogóle, ja nawet nie chcę mówić, to się nigdzie nie zdarza. I ostatnia taka sprawa, bo znaleźli się oczywiście tacy, którzy mówią, bo demokrację trzeba wprowadzać siłą. Ja bym chciała się od nich dowiedzieć, w jakim kraju kiedykolwiek ktoś wprowadził demokrację siłą i gdzie się to udało? Bo ja znam tylko jeden taki przypadek, był to Związek Radziecki, który tak wprowadzał demokrację, ale niestety też to się nie udało. No właśnie, panie Marku, ja czytałam na Twitterze dość przejmujące wpisy jednej z uczestniczek tego medium społecznościowego, która opisywała sytuację jej znajomych starszych ludzi, którzy mają tylko i wyłącznie telewizję publiczną w swoich odbiornikach, mogą odbierać, nie stać ich na to, żeby wykupić płatne kanały komercyjne. I ona mówi, że oni są przerażeni, bo często są to ludzie samotni, starsi i oni po prostu się zaprzyjaźnili z prezenterami teleturniejów, z aktorami, którzy grają w serialach, z ludźmi, którzy przekazują wiadomości i mówi, że to jest dla nich no, potworny cios. My nie bierzemy pod uwagę tego, że przecież wiele osób w Polsce, trudno mi jest w tym momencie powiedzieć, jaki to jest procent, ale jako jedyne źródło kontaktu ze światem, kontaktu z kulturą, kontaktu z rozrywką, miało właśnie tę telewizję publiczną, radio publiczne. No tak, bo to sygnał telewizji TPS-a pokrywa cały obszar kraju i faktycznie, tak jak pani redaktor powiedziała, dla wielu ludzi jest to takie wrażenie, jakby im się świat zawalił, bo nagle włączają, a tam jest pusty sygnał. No akurat ci starsi ludzie to pamiętają, 13 grudnia, kiedy Kaszka występowała na ekranach telewizyjnych, nie wiadomo było, o co chodzi, dopiero potem dowiedzieliśmy się, że telewizja została opanowana przez Wojskową Radę Ocalenia, jak on się nazywa, czyli Wronę opanowana. Także to jest w ogóle, szanowni telewizowie, szanowne panie, ja powiem tak, no jeżeli ktoś wyłączył ten sygnał, to miał uprawnienia i to uprawnienia na piśmie wyłączenia, bo nie wyobrażam sobie, że można wejść do owej centrali, która dysponuje sygnałami, można w każdej chwili wyłączyć, bo to jest zagrożenie dla suwerenności informacyjnej kraju. Ta suwerenność informacyjna poprzez działanie mediów niemieckich i tak zwanych amerykańskich, chociaż one są tak amerykańskie, jak jestem baletmistrzem, to ta suwerenność była znacznie ograniczona i ona w zasadzie sprowadzała się do tego, że tylko Telewizja Polska, TPS-a, broniło i reprezentowało interes, nasz narodowy interes, tak, i tak w sferze gospodarczej, w sferze politycznej i tak dalej.
Tego interesu bardzo pilnują Niemcy, Francuzi i tak dalej. Tam jest w ogóle niewyobrażalne, żeby ktoś dotknął się telewizji publicznej, podobnie we Włoszech. Jest to ten dominujący, w każdym razie na pewno w Niemczech, mniej może w Wielkiej Brytanii, dominujący nadawca wiadomości i informacji i traktowany jako element, tak jak pani Agnieszka powiedziała, element bezpieczeństwa państwa po prostu. To, że ktoś wyłącza sygnał, no to tak naprawdę jest to bardzo niepokojące. I nie ma działań prawnych, które by nam wytłumaczyły, na jakiej podstawie ten sygnał został wyłączony. Czy to było polecenie, co, jak można się domyśleć, Donalda Tuska. No dobra, ale on jeszcze nie ma takiej władzy. Są jakieś podstawy prawne, żeby ten sygnał wyłączyć. Na przykład w momencie, kiedy tutaj ląduje desant rosyjski i trzeba im zablokować możliwości przejęcia naszej telewizji. Musimy tę część naszego programu kończyć, ale w tym samym gronie, proszę państwa, spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.